Dzień dobry, panie prezesie. Jak tam wrażenia po pierwszym Konińskim Forum Ekonomii Społecznej? Ja myślę, że bardzo dobre. Dlatego, że mam takie wrażenie, że pewne kroki poczyniliśmy naprzód. Opracowaliśmy jeszcze raz całą koncepcję konsorcjum. Stworzyliśmy cztery grupy branżowe, tak? Grupa remontowo-budowlana, grupa opiekuńcza, grupa produkcyjna i grupa także terenów zielonych. Teraz te grupy będą indywidualnie pracować nad swoimi formułami. Myślę, że co do zasadności powołania tego podmiotu wszyscy się zgadzają. Problemem na dzień dzisiejszy jest jeszcze dogranie wszystkich szczegółów rozliczeń, szczegółów wzajemnych relacji, szczegółów wzajemnego startowania do przetargów, ale to co najważniejsze, to co we mnie jakby bardzo mocno utkwiło, to, że wszyscy jesteśmy chętni do tego, żeby tworzyć wspólną markę. No właśnie, tak? Właśnie można powiedzieć, tak stwierdzić, że to zaangażowanie było, że było widać, że poszczególne jakby jednostki u przedstawicieli, tak, tych spółdzielni socjalnych jakby były zaabsorbowane tym, żeby podejmować jakiś tam dialog, tak, i to jest chyba pozytywne, mam wrażenie. Ja myślę, że jak najbardziej, ale najważniejsze jest to, że kiedy każda spółdzielnia indywidualnie podchodzi do rynku, tak, to konsorcjum nie ma być coś, co będzie wchodzić jakby w te działania. Bardziej patrzymy systemowo, czyli w tej sytuacji, jeżeli mamy jedną spółdzielnię socjalną, czy nawet 10 spółdzielni socjalnych działających w branży gastronomii, załóżmy, tak? I w tej sytuacji wyobraźmy sobie, że będziemy promować wszystkie 10. Nikt tego nie zapamięta, jasne, nikt nie jest w stanie zrobić. Dlatego w tej sytuacji systemowo lepiej promować wspólną branżę gastronomiczną, która będzie miała swoje logo, swój znak, swoje działania, i wtedy systemowo będzie można tworzyć nowe produkty. I myślę, że to jest kierunek i rola konsultantów najbliższe. Czyli takie najbliższą przyszłość, jakie będą kolejne podejmowane działania? Według mojej oceny kolejne działania to są bardzo mocno powinny iść w kierunku wzajemnej współpracy, wzajemnych relacji, ale także w kierunku już budowania marki poszczególnych branż i produktów poszczególnych branż. Tutaj jest dylemat, który mi się wydaje, musimy sobie jeszcze rozstrzygnąć, czy będą to już usługi, które wcześniej spółdzielnie prowadziły, czy także będziemy stawiać na nowe produkty, nowe działania, które, z którymi będzie identyfikowana ta marka. Jasne. To czego życzyć? Samych sukcesów. Dobrze. Ja w to wierzę. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki.